Hejo, hejo, witajcie. Czas otworzyć kolejne paczuszki. Tutaj sobie przygotowałam, ale nie mówię, że je wszystkie otworzę, bo dzisiaj ogólnie mam bardzo mało czasu. Teraz to już w ogóle mam tylko tak naprawdę pół godziny, ale naprawdę nie miałam się kiedy za to zabrać. Candy to w ogóle... Candy już cieknie mleko. Ja tam ją pilnuję w sumie teraz, bo najlepsze jest to, że jeszcze pogryzła mi kabel do kamery. Sięgnęła gdzieś tak u góry, pogryzła i jeszcze nie mamy kamery, rozumiecie to? Dopiero może wieczorem będę miała, a tak to muszę do niej co chwilę chodzić, póki co otworzyłam boks i sobie łazi, wybiegł boks i przed chwilą właśnie byłam i teraz będę musiała otwierać paczki i tam łazić, także co jedną paczkę, mniej więcej tak co chociaż 10-15 minut pójdę tam do niej, żeby zobaczyć w ogóle. Także co, dobra, nie przedłużając. Otworzymy paczkę. O, pierwsze co, otworzy paczkę od Sebastiana, bo Sebastian u nas był, zostawił ją i to było już prawie 3 tygodnie temu, jak nie 3 tygodnie temu. Więc otwieramy ją, patrzcie jak w ogóle ładnie zrobił nasze logo. Śliczne, Łuk właśnie Kendusia teraz będzie rodzić. Ja jeszcze mogłam jeździć. Dala, Łukasz, Dakusia, mały Tiwu, Dizio i Mikson. No dobra, to tak, co tu mamy? O, tu jest dla Łukasza. A to jest dla Pauliny, no dobra. To zrobimy tak. O, ja, patrzcie to! O kurcze! Wysypało się, ale o, to mi się podoba, patrzcie. Te przepyszne krówki, ja je normalnie kocham. Ostatnio jak dostaliśmy je w paczce, to wszystkie ja zjadłam, nie? Łukasz chyba nawet nie widział, że przyszły. Mars podwójny, no mega. Kurcze, Sebastian, mega, dziękuję. Dokładnie, tutaj też są słodycze, no to ja Łukaszowi już otworzę. Co on tu ma? O, patrzcie to, Łukasz ma czekoladę, Grześka, Marsa, KitKata i 4T. No kurczę, Sebastian, mega, mega dziękujemy, naprawdę. No i co, pozdrawiamy Sebastiana. Zapraszamy, bo nie widziałeś teraz najnowszych źrebaczków, także musisz zobaczyć je w końcu. Dobra, mamy paczuszkę od Sebastiana. Tu będą od razu słodycze pakowane. Tu mamy taką malutką paczkę. Zobaczymy, co tutaj w niej siedzi. Otworzę ją. O, hop, hop, hop. Tak, raz, dwa. Cóż to może tu być? Jak w ogóle śmiesznie zapakowana. Jak to się otwiera? Jakoś tu. Dobra. Dobra, na razie nie wycinam. Okej, okay, dobra. Mamy? Mamy to. Okej, okay, mamy paczuchę. Taką o. Co my tu mamy? List. Przeczytamy list. Hej, nazywam się Hania, mam 9 lat. Oglądam Was od początku. Wysłałam Wam paczkę. Super, pozdrawiamy Hania. Długopis, kasztanki, spinki, lizaki, szopa? Nie wiem co to. Gumki. Pozdrawiam i jak będą błędy, to przepraszam. Nie przepraszajcie za błędy. Co to jest? Jakaś róża. Długopis, patrzcie, tu mamy długopis. Ha? Mamy długopis róże. Taką o fajną. Tu mamy gumkę. O, gumkę taką o. Tu lizaki. To lizaki takie mini. Od razu położymy tutaj do słodyczy. Tu mamy... O kurczę, już wiem. Dobra, patrzcie, tu mamy spinki. Trzy kolory spineczek. Tu jest szopa. To wysłała szopa. To dzieli to zwierzątko szopa. Okej, okay, dobra. I tu mamy... O, jeszcze jedną spinkę. I o... Kasztanki. Proszę bardzo, dziękujemy. I tu wrzucimy sobie papierki. To co, Hania, pozdrawiamy. Naprawdę dziękuję bardzo za paczkę. I co? I lecimy z następną, ale dobra, to następną to otworzymy sobie może tą. Okej, okay, ale to jest ciężka, o kurczę. To odkładamy tu. Okej, okay, dobra, to ja przyjmę, dam radę rozpakować. Dam radę, raz, dwa chyba. Okej. Okay. Hop,
Tu ładnie w ogóle karton był zrobiony. Co tu w środku mamy? Już widzę jakieś kolory. Mamy jedyneczkę, ale najpierw chyba znajdziemy list. O, mamy list. Mamy list. List. Hej, jestem Nadia i mam 9 lat. Jeżdżę konno od 3 lat. Oglądam cię od 2 lat. Najbardziej z koni lubię gwiazdę. O, dużo lubi, osób lubi gwiazdy właśnie. Ona jest taka, o, taki arabek, taki kusek. Pozdrawiasz mnie i moją koleżankę Amelkę. Pozdrawiam cię, Nadia i Amelka. Super. Tu jeszcze jest coś. Lista rzeczy. Jeden rysunek, coś dla koni, coś na katar. Coś dla piesków, coś dla koni, coś dla ciebie, coś dla Łukasza, koń i coś na stres. No dobra, najpierw robimy, mamy rysunek. Fajny papier w ogóle. Tu mamy rysuneczek. O, śliczny. To jest teraz mały ten, mały od Kremony. Piękny. 10, 6, 5, 6, o! 6, 5, ale ładnie, żeś zrobiła to, no pięknie. Naprawdę bardzo ładna paczka. 7, 8, 2 to coś dla koni. A co to może być 2 coś dla koni? To jest 9, 4, 2, mamy 2. 2 to coś dla koni. To chyba ciasteczka jakieś. Ale ładnie zapakowałaś, naprawdę. Prześlicznie. O, patrzcie, mamy smaczki. O, tu kilka smaczków. Pięknie pachną. Mamy smaczuszki dla koników. Podkładamy ich tutaj. Super, dziękujemy. Koniki dziękują. Idziemy z trójeczką. Trójeczka to coś na katar. Pewnie będą chusteczki. Ale naprawdę bardzo fajnie zapakowane wszystko. O, mamy chusteczki. Super. Zawsze się przydają. Czwóreczka. To też coś dla koni. O, mamy czwóreczkę. Co my tu mamy? Gumeczki, patrzcie, tu są, widzicie? Pełno gumeczek, tu je wezmę i wsypię je do tego pojemniczka. Piąteczka, coś dla piesków. Coś dla piesków. Ale fajne. Takie kolorowe. Tak jakieś chrupki dla piesków. Dobre. Okej. Szósteczka, jest szósteczka tu. Coś dla koni. Szósteczka, coś dla koni. O ja, mamy kopystkę. Patrzcie, mega, mamy kopystkę. Kopystki są bardzo spoko. W ogóle wszystko jest spoko do koni. Dobra, siódemeczka, coś dla ciebie. Teraz coś dla mnie. Co to może być? Milka. Czekolada. Ciasteczkowa. No, dziękuję bardzo. Pycha. 8, coś dla Łukasza. O, chyba też czekolada. Chyba czekolada będzie. Jest! Czekolada krówkowa. Dla takiej krówki jak Łukasz. Super, dziękujemy. 9. Ej, tu mamy 6. Coś dla koni. A to co to tam było? Coś dla koni. Teraz mam takiego laga, wiecie? Ej, po prostu są dwie chyba 6. Tak, i tutaj też jest coś dla koni, jako 6, okej. Dobra, chyba tak mi się wydaje. Nie wiem, dobra, nieważne, otwieramy po prostu. Bo nie mam żadnego pojęcia, co to może być, ale jest bardzo ciężkie. O kurcze! Ale mega, patrzcie, szampon do koni. Wow, no bardzo dziękuję, naprawdę bardzo, bardzo dziękujemy. Szczególnie, że teraz jest taka pogoda, że teraz są, będą częściej kąpiele koni, a szampony zawsze się przydadzą. No świetnie, naprawdę bardzo, bardzo dziękuję.
Także wow, jestem pod wrażeniem. Mega, super. I to było takie ciężkie w tej paczce. Dziękujemy bardzo. Bardzo, bardzo. Super, jedziemy dalej. 9 koni. O kurczę, jaki piękny arabek chyba. Ale ładny. Patrzcie, do kolekcji pójdzie, trochę zrobiłam tutaj porządek. Waliłam kwiaty, żeby było miejsce na koniki i mamy koniki piękne. Cudowne, im 10, coś na stres. Ja to teraz się stresuję, idę teraz chwilę przerwy, idę do Candy zobaczyć, jak tam. O, mamy na stres tego popita, jak to tam się nazywa. O, super. Dobra, chyba już wszystko, co? Yes! To już wszystko. Dziękujemy bardzo za paczuszkę, naprawdę świetna, cudowna. I co? I pozdrawiamy bardzo serdecznie. I lecę z kolejną, tylko idę zobaczyć do Candy. Dobra, jedziemy z kolejną paczuszką. Tam zaczęłam coś nagrywać, a pomówiłam, że mamy już kolejny dzień. I co? Otworzyłam paczkę i jedziemy, czytamy. Hej, jestem Weronika i mam 11 lat. Moja przyjaciółka miała do Was wysłać paczkę, którą robiliśmy razem, ale na razie do tego nie doszło. Wracając do listu, jesteście pierwszymi osobami, do których wysyłam paczkę. Oglądam Was od jakiegoś roku i moimi ulubionymi końmi od Was są Dala, Cremona, Well i Delight. Wszystkie mają cudne maści. Mam do Was kilka pytań, a na dole jest spis paczki. Mam nadzieję, że Wam się spodoba paczka. Pozdrawiam. Pytanka. Ulubiony kolor? Niebieski mój. Jakiej rasy jest... Kendusia tutaj na kamerce. Jakiej rasy jest gwiazdka? Wielkopolak. Ulubiona rasa konia? Szajry bardzo lubię. Byłaś kiedyś za granicą? Tak. Co tam u Dyzia i Miki? Bardzo dobrze. Są sobie na dworze. Sztyblety czy oficerki? W sumie nie wiem, bo miałam założone oficerki XX lat temu i teraz jeżdżę tylko w sztybletach i sztylpach, także nie mam porównania w ogóle. Cola czy Pepsi? Nie piję gazowanego. Zaobserwujesz mnie na Insta? Werka X Horse. Z góry dziękuję. Najmniej lubiona rasa konia? To nie ma tak, że rasa konia jest nielubiana, po prostu niektóre konie nie są ładne, niektóre są ładne, to jest tak o. Spis paczuchy będzie na następnej kartce, bo się nie zmieści. Okej. Dobra, tu odkładamy. Pozdrawiam Cię, Maja. Dobrze mówię, Maja? Maja? Weronika, bo dlaczego ja powiedziałam Maja? Nie wiem, Weronika. Pozdrawiam Cię, Weronika. I dziękujemy za paczuszkę. To wezmę do wyrzucenia. O. Spis paczki. Czytaj jako drugie. Dobra, czytamy. Spis paczki. Coś do kolekcji, coś dla Pauliny. Leżąca Dala, kochana Delight. Coś do zdoby odważaj przy otwieraniu. Okej, okay. RB. Pogniataj se. Kolejny do kolekcji. Może się przyda. Mam nadzieję, że się podobało i że jeszcze kiedyś wyślę do Was paczkę. Pozdrawiam. O jeny, dziękuję. My też pozdrawiamy. Okej, okay, dobra. Mamy tutaj pełno papieru toaletowego. Wyrzucimy go. Czwóreczka. Piątka. Jedyneczka. O, jedyneczka to coś do kolekcji. O, jest konik. O, ale cudny. O jeny, a to jest duch. Ale piękny. Cudowny. Jeszcze skarpetki ma. Takiego chyba jeszcze nie mamy. Raczej nie. A tu jest podobny. Duch albo jakiś jelonek, coś, ale dlaczego ma czarną dupę? To nie wiem. Dobra, o, odkładamy kotu. Piękne. Cudne. Okej. Okay. Coś dla Pauliny. Ojeny. Chwila, bo Łukasz dzwoni. No dobra. Gadałam z Łukaszem i w ogóle jeszcze mówił, że mam przypomnieć o tym, że jak przeprowadzimy się tam na działkę, to będzie nie dość, że można się zapisywać na rajdy. W sumie już można, pod numerem telefonu albo na Instagramie. Chciałam sobie podłączyć telefon. Albo na Instagramie i nawet nie trzeba jechać na rajd. Będziemy mieli też pole namiotowe, więc można nawet po prostu sobie przyjechać na pole namiotowe. To jest niecały kilometr od jeziora, także śmiało można po prostu spędzić z nami czas i przy naszych koniach. Także
Także zapraszam. No. I to jest... Dobra, to jest siódemka. Trójka to teraz było coś dla Pauliny. Teraz miała być trójeczka. A nie, dwójeczka. Coś dla Pauliny. Chusteczki na bank. I są chusteczki. Gdzie mamy chusteczki? Drugą paczkę. Okej, okay, trzecie leżąc. Trójeczka leżąca dala. No to jest jakimś tym. To chyba jakiś rysuneczek. Jakiś rysuneczek. O. O, jest, patrzcie, mamy piękny rysunek i zdjęcie jeszcze przed porodem Denverka, prześliczne, cudowne, bardzo ładny rysuneczek, dziękujemy. Czwórka kochana Delight, tu mamy czwóreczkę, też pewnie jakiś rysuneczek. Wiem, nie wyszło, kochana Delight, ślicznie jest, patrzcie, jaka piękna, zdjęcie i rysunek. Cudowne, piękna Delusia. I teraz mamy 5, coś do ozdoby. Uważaj przy otwieraniu, no dobra. Postaram się delikatnie otwierać. No cóż, to takie serduszko to jest. Okej. Takie o. Takie do zawieszenia serduszko piękne. Widzicie? O, takie coś mamy. Okej. Okay. RB teraz. Szósteczka to RB. Candy jak się w ogóle wierci. Nie wiem, czy to muchy, czy to, że już chce urodzić. Niech już urodzi, bo już drugi dzień mi mleko cieknie po nogach. Oj, 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 jak wiewióra nas będzie trzymać. Rancho Bluniw, patrzcie, piękne Rancho Bluniw, cudowne. Dobra, i tu mamy tak, tu wyjmę, a tu będą już śmieci wrzucane, bo już mi się tutaj nie mieści. Pogniataj se, co to jest w ogóle? To jest jakiś taki konik ze skrzydełkami, coś do gniecenia, coś takiego śmiesznego, dziwne. Okej, okay, dobra. Jedziemy z ósemką. Kolejne do kolekcji. A cóż do kolekcji może być? Nie mam zielonego pojęcia, co to. Takie mini mini. O ja! Kiciuś! Jaki mini kiciuś! Tu pójdzie mini kiciuś. Dobre. Może się przyda dziewiątka, może się przyda. A cóż to jest? Nie wiem, jakiś długopis czy co? Chyba jakiś długopis, co? Długopis mamy, o, długopis się przydaje. Dobra, to co? Dziękujemy bardzo za paczuszkę. Naprawdę bardzo miło. I patrzcie, tutaj mam taki list, to na szybko list otworzę jeszcze. Co tu mamy? Okej, okay, to wyrzucę. Sianożęty, lianożęty, czy co to jest? Pianożęty? 62400, jakaś pocztóweczka. O, Candy, patrz, jaką mam piękną kendusię. Cudowna kendusia. Dla Rancha Bluniw od Zuzi i Magdy. Droga Paulino i Łukasz, mamy nadzieję, że mimo tego, że paczka jest smała, na waszych twarzach zagości uśmiech. Piszemy to podczas wycieczki na zieloną szkołę, gdzie mamy wysłać komuś pocztówkę. Ojej, miło. Lecz nie piszemy go do rodziców, a do was. O, miło, naprawdę. Może napiszemy coś o sobie. Mam na imię Magda, mam 15 lat, nie jeżdżę konno, ale fascynuję się końmi. Ja mam na imię Zuzia i mam 12 lat. Zapewne mnie kojarzycie z IG Zuzia nie wiem, czy kojarzę, bo do mnie naprawdę tyle osób pisze, że to jest... O, dzięki. Jeżdżę konno już od 3 lat. Przyjadę do was na pewno na rajd. Mam ponad 4 godziny z opolskiego. Zdrówka dla was, dziecka i koników. Jeżeli się da, prosimy o pozdrowienia. Buziaczki, Zuzia i Magda. No, mega dziękuję naprawdę. Magda i Zuzia.
I bardzo pozdrawiamy, naprawdę serdecznie bardzo pozdrawiamy. Dziękujemy bardzo za ten liścik. Dobra, to lecimy teraz tą, jest tu blisko, no to chwila, to ja ją otworzę. Dobra. Cóż to jest, a przypięte tu jest. Hej, mam na imię Nikola, mam 10 lat, bardzo lubię Was oglądać. Jest to moja pierwsza paczka, mam nadzieję, że się spodoba. Mam do Was niedaleko, bo tylko 75 km, czyli około godziny. Mam pytanie, pozdrowisz mnie, moją siostrę i koleżankę Marysię? Oczywiście pozdrawiam Was wszystkie, naprawdę. I co? Coś, czytam. Coś dla Pauliny, coś dla Łukasza, coś dla piesków, coś dla koników, coś dla koników, coś dla koników. 7, 8, 9, 10, inne rzeczy. Coś dla Pauliny, coś dla Łukasza, coś na box TV-sia i do kluczy. Okej, okay, dobra. Jestem ciekawa, co to może być. Coś dla TV-sia. Ale fajna bibuła, taka inna. Kolorowa. Jedyneczka, to jest coś dla Pauliny. Ohoho! No mniam! Pychotki, dziękuję bardzo. Mniam, mniam. Jaki mini ten, ale super. Rzucamy tutaj do słodyczy. Opa, super. Coś dla Łukasza. I dla Łukasza słodycze, patrzcie, to samo. Mega. Ale ja wszystko wrzucam do jednego, bo i tak wszystko w sumie zjadamy razem. Mega, super. Dobra, tą bibułę zabiorę na razie. A tutaj... trzy coś dla piesków. O, mamy trzy coś dla piesków. I mamy, o, chrupki dla piesków. Takie, o, garstkę chrupków. Kosteczków. Czwóreczka. Ostrożnie, nie nożyczkami, tak? To jest czwóreczka, chyba czwóreczka. Coś dla koników. Dobra, ale ja nożyczkami otworzę tutaj to. Tego się nie da nie nożyczkami. Tak za, no nie, no tak zawinięte tym, to ja nie dam rady nie nożyczkami tego otworzyć. O, mamy już, patrzcie. Widzę. Okej. Okay. Dobra, o, tu nożyczkami weźmiemy. O. Inaczej jak nie nożyczkami by się nie dało tej taśmy. Mamy smaczki dla koników. No z takich smaczków się najbardziej ucieszą. Takie kupne jak są, bo to jest pewność, że nie są ani spleśniałe, ani nic, dlatego takie są najlepsze. Dobra, jedziemy. Piątka, coś dla koników. Jedziemy z piąteczką. Uhu, co my tu mamy? Co to jest? Jakiś uwiąz? Ląże? Nie, no ląża chyba za krótka, ale... A może to ląże? Chyba ląże mamy. Jest! Tak! Ło, super! Mega! Ląże chyba... Nie, dostaliśmy już ląże, ale mega, naprawdę, super, dziękuję bardzo. No, bardzo przydatne, naprawdę bardzo przydatne są takie rzeczy do koni, dlatego bardzo, bardzo dziękujemy. Mega super, karabinczyk nowy. No świetnie. Dziękujemy bardzo za ląże. I co teraz mamy? Piąteczka to była... Piąteczka to teraz szósteczka. To chyba szóstka, co? Szóstka albo dziewiątka, nie wiem. A to... Bonus. O, bonus. No to bonus otworzymy na końcu. No to pewnie to jest szóstka. Idziemy tu i to było szóstka, coś dla konisiów. O, patrzcie to, mamy szczotę. Mamy szczotkę do czyszczenia. Ale super. Mega, mega, mega. Szczotki są przydatne. Tu wszystko dla koni jest przydatne i pożyteczne. Bardzo dziękujemy. Świetna szczoteczka. Super. Iglak. Dobra, tu mamy... Siódemka. Inne rzeczy. Tu są jakieś rysuneczki. Koń i pies. To jest chyba, nie wiem, Tiwuś i albo Denver i Dysio. Albo Mika, bo teraz ogolona.
Zobaczmy tu. O, a to się zawsze przyda. Koniec rancha Bluniv. Ohoho. Tu jest Elcia. Czarne pytki. Tu mamy Tosię. Trzy skarpetki. Tu mamy Dakotę. O. I tu Tiwusia. No pięknie, ale fajnie zrobione dziewczyny. Mega spoko, wymyślone. Tu powinnam to odwiązać i ten wyjąć, ale nie wyjmuję, bo tak fajnie to wygląda. Spoko, fajne, bardzo fajne. Rancho, patrzcie, przyszyte. Dziewczyny się postarały. Wyszyły. Tiola, piękne. Tivento, o, Tivuś najcudowniejszy. I o, mamy tutaj fotki wydrukowane, no ślicznie. Dziewczyny, naprawdę mega, mega ładnie. Ej, ale ja prawie co sobie to wezmę? Co to było? Tu. Tu. O. 8. 8 inne rzeczy. Co to jest w ósemce? Długopis. O, patrzcie, tu ktoś jest wydrukowany nawet. Dobra. Mamy długopis. O, kolejny długopis. Jisik. Trzeci już w tych paczkach. Dobra, dziewiątka. O! A tu mamy, o, notes. Z już powyrywanymi kartkami. Używany. O, jeny. Dobra, mamy to tesik. O, ile tej bibuły tutaj. O, ma. Okej. 10. Co to jest? O, mamy dwie świeczki. O, świeczki dwie. Proszę bardzo. 11. Coś dla Pauliny. O, trzecia para. O, patrzcie, ten. I gumki. Gumki i chusteczki. Dobra. Tu będzie chyba 12. Coś dla Łukasza. Coś, żeby czekolada. Tak wygląda. Jest, mamy czekoladę. Milka, mamy czekoladę. Super, Łukasz się ucieszy na pewno. I 12. Ostrożnie, nie nożem i nożyczkami. No dobra. A 13 to jest coś na boks dla Tivisia i do kluczy. Okej. Okay. No dobra, to jedziemy. Cóż to może być? Jak tak ostrożnie. Ale ja przetnę to nożyczkami. O to. To. Okej. Okay. Żebym mogła to jakoś... Jakoś się mogła do tego dostać w ogóle. Dobra, tu już możemy wrzucić, tak? Możemy, bo tu już nic nie ma. Cóż tu... O, co to jest? To jest chyba to do kluczy. O, już zepsułam. Zdjęłam jakiegoś koralika jednego. Dobra, nie włożę już go. To on idzie tutaj. Papa, koraliku. I tu mamy o takie coś. Dziewczyny same zrobiły, a to jest... O, to jest pewnie Tivol. Mamy. Odkryłam już. Mamy Tivol. Patrzcie, jak pięknie dziewczyny się postarały. No mega, naprawdę super. Ale ja mu tego niestety nie przypnę na boks, bo on by to zjadł. A jakby się nitką zadławił, to nie byłoby za ciekawie. Jest śliczne, naprawdę, dziewczyny. Dziewczyny, Nikola, postarałaś się. Naprawdę mega, mega, super. A to też coś takiego jest. O, nie wiem, co to. Dobra, tu mamy to. Tu włożymy tą paczkę też z tymi rzeczami. Tu będzie jeszcze miejsce. A tu jest ten bonus. No, Nikola... Postarałaś się, naprawdę jestem pod wrażeniem.
Co my tu mamy w tym bonusie? Co to jest? Cóż to? Co to jest? Kurczę, jakiś miód. Mama, chyba miód to jest. O! No, chyba miodek. Ślicznie, dziękuję. A to? Jakieś... Coś do jedzenia jakieś chyba. Dobra, dziękuję bardzo, Nikola. Naprawdę mega dziękujemy. Naprawdę super, dziękujemy bardzo. I co? I lecimy z następną paczuchą. Także ja następną paczuchę otwieram i pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Nikola. Dobra, mamy kolejną paczuchę. Tu mamy list i spis treści. To bierzemy tak, list. Hej, nazywam się Zuzia i mam 9 lat. Lubię was oglądać. Moje ulubione konie to Well z małą, Dala z małym, Candy, Tosia oraz Wiewióra. O, super. Pytania. Czy dalej chcecie sprzedać Alcie? Nie, nie chcę. Jaki koń zostaje z wami na zawsze? To jest tak, że ja bym chciała, żeby zostały na zawsze, ale tu wiadomo, jak to życie się potoczy. Dzisiaj jest, jutro nie ma i tyle. Dlatego ja bym chciała na pewno zostawić Tivisia i Tośkę. Ale no wiadomo, nie wiadomo, jak to... Jak to życie się potoczy. No. Dobra. Zuzia. I spis treści. Coś dla psów, rysunek UL z tobą, rysunek logo, coś do kolekcji, ozdoba do domu. Okej, dobra. Mamy czwóreczkę. Jedynka. Coś dla psów to jest tutaj. Jedyneczka. Ja tu cały czas na tą Candy patrzę. Bo normalnie mnie już stresuje. Mamy piłę, patrzcie to. Jaka fajowa piła. Oho. O ja, świetna. O mój Boże. Jak ona... Tylika zaczęła szczekać. Jaka świetna piszczałka, nigdy takiej dużej. Piłki nie ten, piszczałki nie słyszałam. Naprawdę świetna. Zaraz mi kusi dam Leziowi. Dobra, genialny, naprawdę. Dwa. Rysunek psów. Dyzio, Mika. No, Dyzio, jak Pikachu wygląda. Piękne. Trzy. Rysunek Well z tobą. O, patrz. Pięknie. Cudowne. Nie ładuje się coś. Cztery. Rysunek logo. Rancho Blue Leaf. No, mega ładnie. Pięknie. Rancho Blue Leaf, piąteczka, coś do kolekcji. Pewnie konik do kolekcji. Mamy jakiegoś rybaczka chyba. O, mamy konika, takiego o konika. Jego Mustanga prawie. O, to będzie tutaj. Albo się przewraca, to on pójdzie o tu. Hop, oparty, o. Tak będzie mu najlepiej. 6 ozdoba do domu. Cóż to może być za ozdoba do domu? A, już widzę. Świeczki zapachowe. Pięknie pachną. Mamy świeczuszki kolejne. I tutaj jeszcze o... Takie o słodycze. A cóż to jest? Taki jakiś żelek. Dobra, to co? Dziękujemy bardzo, naprawdę. Pozdrawiam cię i dziękujemy bardzo za paczuszkę, Zuzia. O, a tu jeszcze mamy gumeczki do grzywy. Wezmę. O, wezmę tak. Taką garstkę i wsypię tu, bo chyba tu były, nie? Gdzieś gumeczki takie. Tu są smaczki. O, tu gumeczki. No dobra, to co? Ja zabieram się za otwieranie kolejnej paczuszki. Dobra. Mam paczuszkę otworzoną. Ale to jeszcze wydnę i położę tak, o. To, żeby nie zajmowało więcej miejsca. O. O, Kalusia. Patrzcie, mamy Kalusię na samym początku. Tu jest też jakiś koń. To raczej nie od nas, ale o, rysunek piękny. Tu mamy papier toaletowy. To papier odłożymy. I szukamy jakiegoś listu. Nie ma listu?
Jest list, tu mamy, dobra, mamy tutaj list. Cześć, nazywam się Agata i mam 12 lat. Moja historia z końmi w zasadzie zaczęła się, gdy miałam roczek. Wtedy pierwszy raz siedziałam na koniu. W 2017 roku w mojej urodziny pojechałam na moją pierwszą jazdę. W zasadzie to oprowadzankę. Następnie zaczęłam jeździć na ląży i tak było przez rok. Później poszłam na moją pierwszą samodzielną jazdę, na której spadłam z kucyka, który zwał się Mania. Złamałam rękę i to mnie wykluczyło z jazd przez rok. Ojeny. Jeżdżę do dziś i samodzielnie galopuję i skaczę. Jakiś mały chopski. No, niezła historia, ale ona tutaj rusza tym ogonem. Ją chyba wkurzają. No, Agata, nieźle. To też już ile? 5 lat jeździsz. Spis treści. Kredki w ruch, końska rodzinka, biały tinker, bali, biały. Na szczęście jabłko, coś dla koników, mi nie jedzonko. Okej. Okay. Pytanka. Ogier czy klacz? Klacze. Pies czy kot? Pies. Truskawki czy borówki? Chyba truskawki. W jakim wieku zaczęłaś jeździć ty, a w jakim Łukasz? No ja zaczęłam jeździć, jak miałam 7 lat. 7 chyba. No jeszcze już ile? 16-17 lat, jakoś tak. A miałam 6 lat, jak zaczęłam jeździć, to jeszcze 17 lat. A w jakim Łukasz? Nie wiem. Trzeba by się było go zapytać. W którym roku założyliście rancho? 2 lata temu. 2 lata temu założyliśmy rancho. W sensie tak wspólne, bo wcześniej mieszkaliśmy oddzielnie. Nie miałam już dalej pomysłów. Okej, nie szkodzi. Dobra, super. To są właśnie chyba te kredki w ruch. Tak, mamy jedyneczkę. 2 końska rodzinka. Tu jest 2. Tu mamy o, piękną taką chyba luzytankę. I tu o, patrzcie, dzieciątko. Tu już wszystko na pewno, tak, na pewno wszystko, okej. Okay. O, patrzcie, piękna rodzinka. Ale ładne warkoczyki ma, kurczę. I mamy kolejne do koniki do kolekcji. Łoja, ile ich już jest. Jestem po prostu w szoku, naprawdę. Dobra, to odłóżmy tu. Trójeczka, biały tinker, a to nie jest biały tinker, Bailey, nie wiem, nie mógł się rozczytać, ale o, jaki piękny, wygląda prawie jak ten, jak nasz źrebaczek teraz najnowszy od Tośki, tylko że nie kary. Tylko on jeszcze ma biały brzuch i to i tamto. No piękne, kolejne do kolekcji. No ja nie wierzę normalnie. Jestem w szoku. Naprawdę. Ale mamy to. Chyba 2 te same. Dobra, super. 4 na szczęście. 4 na szczęście. Co to może być na szczęście? O! 10 groszy na szczęście, no super, dziękuję. Mega, teraz się przyda takie szczęście, że tak powiem. Piąteczka, jabłko. Dobra, odepnę z jabłka pineskę. O. Tą i wyrzucę, żeby mnie nie ukuła nigdzie. Jabłko, mamy jabłucho. Pana jabłuszko. 6 coś dla koników, tu mamy 6. Fajnie zapakowany w ogóle też. Wow! Mamy sprzęcior do koni. Tych szlejsiów. O, mamy siodło, ogłowie, czaprak, podsiodło różowy. Tu mamy kantar chyba z uwiązem, tak? I derusia, no mega. Super, fajnie. Dobra, ja na razie położę to tutaj obok. O, później je ubiorę. Jak będę miała czas w ogóle. 7 mini jedzonko. A co to mini jedzonko? Ja mam to odpakować, czy nie? Ja nie wiem, czy mam to odpakować. Mamy mini jedzonko, patrzcie, marchewki do koników, jabłka. No jest spoko. Konie, trzymajcie, tu macie jedzenie. Przy soli. O, proszę bardzo, koniki.
Dobre. Dobra, mamy wszystko. Super, dziękuję bardzo, naprawdę. Agata, i co, pozdrawiamy. Dobra, lecimy z następną. Aha. I otwieram. O, patrzcie, tutaj Kalusia i Denwusia. Ale Kalusia była duża. List. Mamy list. Okay. Hej, jestem Zuzia. O, kolejna Zuzia. I mam 11 lat. Bardzo lubię... Bardzo Was lubię, i jak wleci nowy film, to od razu oglądam. Mega chciałabym przyjechać do Was na rajd, ale wiem, że to się nie uda, bo mam bardzo daleko do Was. Pozdrawiam, Zuzia. Ojejku. No może kiedyś się uda. Pozdrawiamy, Zuzia. A tu jest zawartość. Okej. Okay. Słodycze, coś dla koni, gumeczki, coś dla Pauliny, obrazek. No dobra. Zobaczymy, co tu jest. Ale tu nie ma podpisane, to musimy chyba sobie niestety wybierać, co w danym momencie otwieramy. O, patrzcie, to mamy szczotkę, no super. Ekstra. Mamy szczotkę do koników. Świetnie. Dziękujemy bardzo, Zuzia. Czyli coś dla koni wykluczone. Teraz odhaczone. Teraz jedziemy dalej. Co to może być tym razem? Coś tu, coś tu. Co to może być? Wow! Kolejna szczotka. Mega. No, dziękujemy bardzo. Naprawdę. Super. Taką różowa, różowo-biała. Fajnie, fajnie. O ja, chusteczki mam. Na pewno mam tu chusteczki. Czuję mięciutkie. Czyli to jest to coś dla Pauliny. Ja na zimę nie będę musiała sobie chusteczek kupować. Mamy kolejne chusteczki. Ojej, niezbyt jesteście. To jest co? Cóż tu możemy mieć? Nie chcę tego rozwalić. Tak to będzie obrazek, czy coś. O, tu mamy gumeczki. Tu mamy gumeczki, to od razu wsypiemy do tych gumeczek. To ja mówię, od razu wsypię do tego naszego pojemnika na gumeczki. Okej. Okay. Mamy gumeczki. Tu mam słodycze. O, takie coś. Paulina i Łukasz podpisane. No dobra. Tu jeszcze coś mamy. Gumeczki, coś dla Pauliny. Co to może być? Takie małe. O, tu też mamy gumeczki. O, tym razem, o, dla ludzi gumki. Tym razem. I tutaj już widzę, że są słodycze. I tu jest obrazek. Tu jest obrazek. Ja to utnę tak, o. Mamy obrazek. Tak. Kremona, mamy grubą kremonę. Piękna kremcia. Ślicznie. I co? I tu mamy słodycze. No dobra, to ja wezmę te słodycze stąd. I tutaj możemy wrzucać resztę śmieci. Też bo tu już mam full. To co? Dziękujemy bardzo, Zuzia. Zuzia, tak? Dobrze mówię. Zuzia, to bierzemy słodycze tutaj. I dziękujemy bardzo za patczuszkę. Naprawdę bardzo nam miło. I pozdrawiamy serdecznie. Może udać się do nas przyjechać kiedyś. Dobra, lecimy teraz z tą. O, to nie będzie chyba tak źle. Także otworzymy od teraz, od razu. Co my tu mamy? Dobra, wszystko, wszystko, żeby nie było. Tu jest spis treści. Tu jest wykreślanka. A tu jest list na odcinku. Hejka Paulina, jestem twoją najlepszą fanką na świecie. Oglądam cię już od 2 lat. Powiem ci, jakie są dla mnie najlepsze konie. Tosia, Dara, Dakota, Tiwento, Wiewióra. Jeżdżę konno już od roku, a ty mnie do tego zachęciłaś. Ojej, miło.
Zobaczyłam na twoim kanale też, że jeździsz konno i mi się to spodobało. A czy byś mogła wejść na mojego TikToka, nazwa to Zuzia488. No mega miło, naprawdę super. Jak tak przez tego YouTube'a, no naprawdę ekstra, co Candy tu robi. Candy jesianko. Candy uruć już, Boże, już 2 dni łazi z tym, już 4-5 dni od pojawienia się pierwszych świeczek. A ona jeszcze nie chce. Dobra, wykreślanka. Cremona Tosia Tivento opatrzcie, mamy długopis, to od razu nim wykreślimy. Zrób to, zrób na odcinku, proszę. Okej, okay. Cremona, mamy Cremonę. Mamy Cremona. Hop. Dakota, widzę Dakotę. Dakota. Well, mamy Well. Well. Tivento. Tivento. Mamy Tosia. Tosia. I została jeszcze Wiewióra i Codison. Mamy Codisona. Codison. I Wiewiórę. Wiewióra, Wiewióra. Gdzie jest W jakieś? Gdzie jest jakiś W? Hop, hop. Ale jest jakoś do góry nogami, może być? No tu nie ma W. Tu też nie ma W. Tu nie ma. Jest W. Ale nie ma. W okolicy nigdzie I. Tu jest W. Ale też chyba nie pójdzie. Już wykreśliłam wiewióry. Nie ma wiewióry. No nie. Albo jestem ślepa, albo nie widzę. Nie ma. Więc chyba niestety wiewióry się nie udało tobie zrobić. Albo ja nie widzę, nie wiem. Możecie napisać w komentarzu, czy widzicie, czy nie widzicie, bo ja naprawdę nie widzę. Bo W jest tylko tu. A I... tu, czyli tu na w okolicy może być tylko wywi, a to nie pójdzie. I jest jeszcze W tutaj, ale tu też nigdzie nie ma. No niestety, nie ma albo wiewióry, albo nie ten. Albo zapomniałeś, albo nie widzę. Możecie mi napisać, czy widzicie, czy nie, bo ja nie widzę. Dobra, to tak. Mamy teraz tu i teraz spis treści. Ale ty się nie przedstawiłaś w ogóle, ale to chyba Zuzia, skoro nazwa fanpage się nazywa Zuzia, to chyba Zuzia. Dobra. Coś dla Pauliny, coś dla Łukasza, dla Pauliny, coś dla Miki i Dysia. To wszystko. Mam nadzieję, że ci się paczka podobała. Możesz pozdrowić moją byfyfy Olę i mnie, Zuzię. Czyli Zuzia. Pozdrawiam Ola i Zuzia. Jak tak, to dziękuję. Okej. Okay. Pozdrawiłam. Coś dla Pauliny. Pojedziemy. Co to może być? O, mamy takiego słodyczka. O, proszę bardzo, tutaj odłożymy. Dwa, coś dla Łukasza. Opa. Co to może być? Tu mamy taki, o, czekoladkę dla Łukasza, trójeczka dla Pauliny. I kolejne takie coś, takie czekoladka i tutaj taki, o, bransoletka. I mamy jeszcze czwóreczkę, coś dla Miki i Dyzia. O, cóż to jest? O, taki smoczek. Smoczek dla Miki i Dysia. O, super. Dobra, to co, pozdrawiamy Ola, Zuzia i jedziemy z ostatnią paczuszką. Dobra, to na chwilę wyłączę. I mamy długopis oczywiście. Aha, mamy ostatnią paczuszkę. Tu mamy wełnę taką. Uuu, kantarek jaki piękny fioletowy, o mój Boże. Już widzę, jakie cudo. A Candy sobie wcina sianko. Uhuhu. Ale wow, ładnie napisane.
Cześć Wam, jestem Wiktoria i w tym roku kończę 22 lata. O, młodsze ode mnie. Więc prawdopodobnie należę do grona nieco starszych widzów. Wasz kanał śledzę od niecałego roku, mniej więcej od momentu, gdy urodziła się Twilight. To jej poród był pierwszym filmem, jaki od Was obejrzałam. O, super. Ja sama niestety nigdy nie miałam okazji nauczyć się jazdy konnej, ani przebywać zbyt wiele w pobliżu koni, ponieważ całe życie mieszkałam w Łodzi, blisko samego centrum. Moi rodzice nie mieli nigdy czasu ani pieniędzy, żeby zawozić mnie i opłacać mi lekcje jazdy. Teraz jako osoba dorosła pracuję na pełen etat i sama również nie mogę znaleźć nawet na to chwili. Dlatego Wasz kanał jest dla mnie bardzo przyjemną odskocznią od rzeczywistości. Ojeny, dziękujemy bardzo, naprawdę. No i może w końcu będziesz miała chwilę, żeby wsiąść na konia. Bo to jest naprawdę, naprawdę super sprawa. W ogóle samo spędzanie czasu z końmi jest świetne. W paczce znajdują się następujące rzeczy. Piękny fioletowy kantar dla Tiwisia z okazji jego 3 urodzin. Bardzo spóźniony prezent, ale ważne, że dotarł. Ojej, mega. I wiesz, no taki piękny, no naprawdę. O Boże. O mój Boże, on jest grawerowany. Cielaczek jest już dorosły, więc powinien dostać coś specjalnego. Uznałam, że fiolet na karym koniu będzie wyglądać cudownie, dlatego ten kolor wybrałam. No, przepiękny, jak zaraz to rozpakuję, to normalnie nie mogę się doczekać, żeby to rozpakować, nie? Nowe obruszki dla Dyzia i Miki. Wybrałam dla obu najbardziej pasujące według mnie kolory i obie są podpisane. O, super! Patrzcie, mam obruszki! Ojejku! Będą miały na zmianę. O nie! Dobra, nie będą miały na zmianę, te są najpiękniejsze. Mika, Rancho Bluniw, Dyzio, Rancho Bluniw. Boże, no to jest przepiękne, naprawdę! O ja, no prześliczne! Kolory i obie są podpisane, ale no jejku! Wata bawełniana, wyłożyłam ją do nopaczki. Możecie wykorzystać ją do czego tylko chcecie lub potrzebujecie, na przykład opatrunki dla koni. A faktycznie, to ej, faktycznie ja to wezmę. Jak koń się podbije, to akurat my zawsze z tą watą robimy opatrunki do Rivanolu na kopyta. No mega sprawa, naprawdę jest świetny pomysł. Bardzo chciałabym zobaczyć wszystkich w ich nowych prezentach, żeby przekonać się, czy rzeczywiście pasują. Życzę Maszy ze zdrówka dla wszystkich już urodzonych oraz nadchodzących źrebaczków. Pozdrawiam Was cieplutko. No, cudowne. Patrzcie, tu jeszcze mamy tą watę, no to schowam i wezmę to do stajni. Normalnie. I uwaga, uwaga, teraz ten kantarek. O Boziu! Jaki piękny! Ojo! Tivento, no to przecudowne, naprawdę, no jestem pod wrażeniem, nie? No pięknie, 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 aż idę im to przymierzyć i zaraz Wam tu pokazuję, no cudo. I co, dziękujemy za te wszystkie paczki, naprawdę dziękuję bardzo i na sam koniec idę właśnie im przymierzyć to, ale naprawdę jestem pozytywnie bardzo zaskoczona w ogóle, no z tego wszystkiego, ale nie no. I to po prostu to zrobiło taką robotę, bo no to jednak jest takie, wiecie, no jeny, no nie no, szok. Dobra, dziękujemy bardzo, naprawdę dziękuję, Wiktoria, no niesamowite, naprawdę nie spodziewałam się tego, naprawdę, no mega. Pozdrawiamy Cię i zapraszamy do nas, naprawdę, bo dobra, to idziemy im przymierzać. Pokaż się, szybko, pokaż się. Uwaga, uwaga, uwaga. Patrzcie, Mika ma piękną obruszkę. No Mikusia, pięknie wygląda. Dysia, pokaż się. Pokaż się, pokaż się. Jego, 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 jego. On nie lubi chwytania za obroże, bo on ma takie złe wspomnienia z dzieciństwa. A tu jest, o. Mamy, uwaga, uwaga, Dysio, uwaga. O, Dysio. Rancho Bluni, no pięknie, pięknie, tak, pięknie. I kto ma nową obrożę? Kto ma nową obrożę? Ała, ale ty masz ostre pazury, chłopie. A to, o, to są ich stare obróżki, Miki i Dyzia. I teraz mają inne, nowe. No co ty, on naprawdę, ja ledwo mu założyłam. On tak bardzo nie lubi być trzymany za obrożę, bo ja go wzięłam, jak miał rok. I on tam tak był złapany za obroże i ciągnięty i dlatego on ma taki uraz. Nie no, chodź, no nie bój się, nie bój się. Tak, tak, tak. Dobra, idziemy teraz do Tiwisia przymierzyć mu ten piękny kantarek. O mój Boże, musiałam od razu włączyć. Ale patrzcie, to jest rozmiar full.
to jest Jarpola, widziałam. To jest rozmiar full, o, Jarpola. I widzę, że on jest na niego ciasny, bo on jest tutaj pozawinany na ostatnie dziurki, także ja rozepnę. Jakby ktoś nie wierzył, jaki on ma wielki łeb, to ja porozpinam to i zrobię, bo tak trochę, o, nie styknie mi to chwilę. Dobra, mamy to. Patrzcie, normalnie wygląda przebosko. On w ogóle jeszcze taki nie jest taki całkiem fioletowy, tylko taki jakby taki tu jest jasny, tu ciemniejszy, taki jakby rainbow się... Serio? Chłopie? Będziesz teraz ziewał? Dawaj. Lizu, lizu i ziewanko, no. Lizu, lizu. Dwa lizy i... I hop! Pięknie, Tiłuś! Tak ci się podoba kantarek? Prześliczny, naprawdę, no bardzo dziękujemy za ten kantar. No mój ulubiony. No wiecie co, nie sądziłam, że on może tak pięknie wyglądać we fioletowym. Dawaj, jeszcze jednego liza. Jeszcze jednego ziewa robimy. Hop, hop. Dawaj, dawaj. O tak! Pięknie. Przepięknie, co sądzicie? Naprawdę napiszcie w komentarzach, co sądzicie, bo wygląda naprawdę przebosko. Dobra, to co? Dziękujemy, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Tu są pieski w nowych obruszkach. I co? I to tyle. Dobra, papatki. Do następnego.